Witam wszystkich serdecznie. Mamy pierwszy poranek w Los Angeles, a dokładnie na Long Beach. Nie jest, jak się okazało, częścią Los Angeles, tak jak Beverly Hills, do którego być może dzisiaj pojedziemy. Słońce właśnie budzi się do życia, a ja za namową kilku osób nagram wam taki vlog z dzisiejszego dnia, z dzisiejszej wyprawy, także zapraszam do obejrzenia i zobaczymy, co z tego będzie. Nie mam mikrofonu, ale mam gimbala, więc troszeczkę będziemy mogli popracować nad stabilizacją obrazu i zobaczymy, co z tego będzie. Piąteczka. Mamy niedzielny poranek, jesteśmy po sobotniej nocy, gdzie pod hotelem było stosunkowo głośno, jakieś imprezki, jeździły fury z głośną muzyką, ale ja tam nie mam do nikogo pretensji. Idziemy zobaczyć, co się tutaj dzieje, jak się miasto budzi do życia. No jest pięknie o poranku. O, księżyc. Kilka ujęć tutaj na plaży. Dodam, że widziałem już kilku bezdomnych porannie i musimy się przyzwyczaić do tego widoku, bo jest ich naprawdę sporo, nie? Słońce coraz wyżej, coraz jaśniej. To jest nasz hotelik. Generalnie w Los Angeles żyje podobno 80 tysięcy bezdomnych, gdzie jest jeszcze wyznaczona dzielnica, nie pamiętam, jak się ona nazywa, ale w tej samej dzielnicy żyje podobno 40 tysięcy bezdomnych. Generalnie dużo narkomanów i tak dalej. One day in Los Angeles. My już spakowani. Kawka wypita i za chwilkę wychodzimy. Już jest po 8. Tutaj wczoraj widzieliśmy mieszka jakaś parka i tu całkiem kulturalnie byli ubrani, no nie? Czyści, coś tam się przebierali, robili jakieś takie swoje tam porządki. No dziwne. My idziemy na metro. Tutaj metro jest na zewnątrz. Chyba, że będzie jeszcze jakiś pod ziemią, ale nie wiem. Nietypowo troszeczkę. Konkretnie się zapowiada ten dzień. Wsiadamy do metra, a tutaj kurde plejada gwiazd. Chyba 8 bezdomnych, z czego część śpi, część nie wie, czy śpi. Wsiedliśmy do wagonu, ale ostre cyrki się dzieją. Nie wiem, nie jest wesoło tutaj. Jeśli przesiadamy, będziemy zmieniać wagon, nie wiem, na prośbę Pauliny. Zajechaliśmy na pętlę, jest typu serwis. No i w tym wagonie było tylko 3 śpioszków. Kurwa, nie wiem, co nas dzisiaj jeszcze tutaj zaskoczy. A najwięcej tych bezdomnych to jeszcze jest gdzieś dalej, tak? Z tego, co słyszeliśmy. Game changer, nie? Biorę już kierowca, bo jesteśmy na pętli. Plan był taki, żeby się zmieścić do 15 minut z tym vlogiem, ale nie wiem, czy się uda. Zobaczymy, jak będę musiał coś tam zaczynamy na pętli, a jest... O tak.
jeżeli jeszcze parę metrów, bo kolejne namioty pod jakimś centrum handlowym. Pokaż Paulina, gdzie się przesiadamy. No tutaj, a to Skid Row, to jest zamknięta dzielnica, gdzie jest 40 tysięcy bezdomnych, czyli będziemy stosunkowo niedaleko. Ale musimy się przesiąść, żeby lecieć dalej. Małe sprostowanie, bo metro też jest pod ziemią, jednak to tylko tak króciutko. Wychodzimy pomalutku na Aleję Gwiazd, gdzieś tu jest nad nami z metra, a w metrze grupka znajomych przyjmowała prawdopodobnie Fenantyl. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale gdzieś tam czytałem o tym, oglądałem w internecie. To poza życie po prostu od razu zombiaki, nie? Nikt na nich nie zwraca uwagi nawet. No, tragedia, no. Myślałem, że widziałem gdzieś tam trochę patologii, ale jest experience. Wygląda na to, że jesteśmy już w troszeczkę lepszej dzielnicy. Kurde, kamera mi ucieka. O, tu jest. Zdecydowanie lepszy. Zmierzamy do Alei Gwiazd, a... Już nie ma tu tyle tych bezdomnych. No, także liczymy na to, że będzie już tylko lepiej i gdzieś tam normalność weźmie górę. No i przechadzamy się, rozmawiamy tutaj na tematy polityczne i Paulina wypatrzyła... Boże, gdzie to jest? O, jest! Mamy już pierwszy ten obraz Hollywood, ale postaramy się jeszcze na pewno zobaczyć z lepszej perspektywy. A czy Los Angeles to jest najlepsze miejsce na olimpiadę za 4 lata? Idąc tropem tego, że teraz był wybrany Paryż i idzie wszystko w taką stronę, jaką idzie, w lewą, no to realizacja planu jest bliska, nie? Tylko pytanie, co będzie następne, jakie kolejne miasto może wygrać z ilością tych boomów, tego patologii, narkotyków, wolności wszelakiej. Zobaczymy. Patrzcie, jaka palma, nie? Idzie. Jest! Ale bom. No i mamy to. Właśnie weszliśmy na Aleję Gwiazd. Podobno jest tutaj 2,5 tysiąca gwiazd. Ale taką gwiazdę też można sobie wykupić. Czy to za każdą gwiazdę się płaci? Za każdą? To nawet jak ktoś jest super znany, to też musi wykupić? Za 30 tysięcy dolarów. Dlatego są może te puste niektóre, nie? Na razie to nikogo nie znam. My za chwilkę będziemy jedli śniadanko na Alei Gwiazd. Także... Oraz pili kawę. Tu
Tu mamy wafle ryżowe, przekąski jeszcze z samolotu, z linii lotniczych Alaska. I bingelsy na śniadanie. Bingelsy, które są jajkami. Bingelsy na twardo. To jest życie. Tak trzeba żyć. My już praktycznie po śniadanku. Jeżeli chodzi o wielkość tej całej aglomeracji, tego zbiorowiska hrabstw, tam ich aż tak dużo nie ma, ale chyba 5 czy 6. Pomagaj mi, Paulino, bo ja tam głupoty gadam. Mieszka 18 milionów osób. A jeżeli chodzi o rozpiętość, to od jednego krańca do drugiego jest 80 km. Także no kawał terenu. Tych ludzi tutaj nie widać, widać tylko tych bezdomnych. No, bezdomnych jest sporo. Tutaj jak na niedzielę, to chyba jest wszystko pozamykane. Może tak dobrze trafiliśmy w sumie, żeby jest tak spokojnie. No ale i... Chociaż patrząc na to, że gdzieś tam jak mamy Nowy Jork, to tam jest cały czas mnóstwo ludzi bez względu na godzinę, na dzień tygodnia. Cały czas jest sobota, powiedzmy, a tutaj bieda, pusto. Więc jeszcze się przejdziemy dalej, zobaczymy. Mamy godzinę którą? 11. Przez moment jest trochę swojsko, bo trafiliśmy na bazarek, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Dostaliśmy tu od pana na spróbowanie. To jest coś podobnego do gruszki. Thank you so much, have a nice day. Wszędzie jest bardzo dużo degustacji. Także jakby był głodny, to by się nalazł. Poszedł po pomidory i nie wrócił do tej pory. Jakieś marynowane różne rzeczy. Za chwilkę spróbujemy takiego loda. Bez cukru. Mleko ryżowe, mleczko kokosowe, masło orzechowe, jakieś ciasteczka. Trafiliśmy przypadkiem do ciekawego sklepu. Z przebraniami, ale można sobie kupić sztuczne uszy, nos, zęby. Sztuczne. I ogólnie przebrania, etc. Bam, 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 bam. Klasyki psikusów, niegasnące świeczki, guma z prądem, sztuczna kupa. Po prostu mistrzostwo świata. Ale będę zabawny, jak wrócę. My mamy jeszcze około 600 metrów do stacji metra. I będziemy zmierzać w kierunku Beverly Hills do najbogatszej dzielnicy. Mam nadzieję, że uda nam się tam bez problemu dotrzeć. I będziemy mogli coś tam sobie pooglądać. Dopóki 14, miasto budzi się do życia. Może my po prostu za wcześnie wstaliśmy. Za dużo kościołów tu nie ma, a są też jakieś takie różne odłamy. Ludzi coraz więcej, gwiazdy nadal. Pastor Bella. No, thank you.
ktoś tam wciska co jakiś czas jakieś wycieczki. Przejazd autobusem 60 dolarów. To już wolę metrem się przejechać ze zdolnymi. Może kogoś jeszcze tutaj zobaczymy zaraz. Ciekawego. Ciekawa postać. Kurde, nie mogę ostrości złapać. Walt Disney. No. Czyli Chaplin. To można zrobić sobie z własnym imieniem i nazwiskiem. McDonald's. A my nadal nie byliśmy na żadnym takim typowym fast foodzie. Zjedliśmy kilka razy odrobinę za dużo, ale to zazwyczaj było coś zdrowego, bo gdzieś tam było zaserwowane u naszej kochanej rodzinki na imprezach. Jedzie nasz autobus jednak, zmiana planów, który kosztuje, doba jeżdżenia komunikacją kosztuje 5 dolarów. Tu jest podobno chiński teatr. Ja dopiero je przeciągiłem, że nagrywam w pionie, więc nie wiem, co z tego będzie. Najwyżej po prostu fuszerka. No, it's genuine. Przed chwilą pojechał samochód bezzałogowy, co tam było, powiedzmy, już znane, ale to nie wiem, co to jest. Myślę. Chyba będzie jechał na drugą stronę. Czeka na zielone, nie? Wysiedliśmy przed chwilą z autobusu. No i tutaj jest zupełnie inny świat. Ale jesteśmy w Beverly Hills, czyli najbogatszej dzielnicy Los Angeles. Dzielnicy, a właściwie oddzielnego miasta. Ale to tam jest mało istotne w sumie. Nic tam nie zmienia za bardzo w naszym pobycie, ale taka ciekawostka. Dobra, nagram wam tutaj jeszcze. O matko, jaka kurka, podkrojana. To Paulina teraz opowie kilka słów o tym źródle białka. I tłuszcze chyba. A więc przyszliśmy do Cheesecake Factory, pierwszej restauracji otwartej w Stanach. To jest słynny nowojorski serniczek, który ma ponad 800 kalorii. No jak to pierwsza restauracja w Stanach w ogóle? No tak, cheesecake pierwszy powstał w Beverly Hills, a teraz no, jest w 31 lokalizacji. Okej, okay, ile kalorii to ma? Ponad prawie 900. 830 albo 60, nie pamiętam. Wygląda zacnie, będę próbować. Ile kosztowało? Nie wiem jeszcze. 10 albo 12. Dolarów, no to nie ma co przeliczyć, no ale tam 50 zł ten zacznij na kalorykę jemy na spółkę, na obiad. Dobra, już smacznego. Ja próbuję i sprawdzimy, czy jest kremowy. Ojej, no. No dla ciebie to były słodkie. Ty możesz zjeść bitą śmietanę. Dobra, też my się dzielimy na pół. Ja bitą śmietanę, a ty... smacznego. Osobiście kończę już swój kawałek. Jeżeli kosztuje 12 dolarów,
i przeliczymy na złotówki, zaokrąglimy do 50 zł, to wychodzi, że całkiem drogo, ale nawet w Polsce byłbym w stanie za niego tyle zapłacić, to nie? Na wierzchu ta śmietanka kwaśna, to się mówi, tak? Kremowy sernik, taki rozpływający się naprawdę w ustach i ta panierka, w sensie ten spód, taki cieniutki, tylko otula to wszystko, plus śmietana, która ma taką konsystencję nie do zdarcia, a też jednocześnie jest bardzo delikatna. To poprzechadzamy się jeszcze trochę po Beverly Hills i tyle. Strasznie dużo Tesli, nie ma jakichś może, nie wiem, mega dużo i samych wykoszonych fur, ale są jakieś takie, ale są takie ananaski. To jest standard. Podjechaliśmy autobusami od hotelu 40 km, także jeszcze czeka nas solidny powrót. Więc coś tam pozerkamy, no ale myślę, że to z tych docelowych rzeczy, które mieliśmy zobaczyć, to jesteśmy w jakiś sposób spełnieni. Może troszeczkę daleko tego napisu Hollywood, ale będzie jeszcze widoczny, stąd tylko musimy się jakoś dobrze usadowić. My pomalutku zmierzamy do domu, do hotelu. Mamy około 2 godzin podróży przed sobą z komunikacją miejską, autobusami, czyli i metrem, gdzie będziemy musieli wrócić do świata. No, do świata bezdomnych i narkomanów, których tutaj nie ma. A jak się okazuje, jest to luksusem. Więc idziemy jeszcze zobaczyć kaktusy. O, kaktusy są i to. Ty, no tamten to zobacz, ma jak 2, 4, 6, 9 metrów 10. O kurde! Jedna z ostatnich już wrzutek. W sumie z upływem dnia jakoś jest coraz lepiej, nie ma tego, nie jest tak strasznie. Ale zanim dojedziemy do domu, to jeszcze zobaczymy. O, akurat się trafił wariacik, mordeczka. Jak ja to mówię, że jest spoko. Pod kolanówki. Udało nam się dotrzeć bezpiecznie na naszą dzielnię. Jeżeli dotrwałaś do końca, to gratulacje. I co? Widzimy się gdzieś tam przed ekranem. Fiona, dzięki.